Drodzy moi, spotkanie z florystami zawsze napawa mnie optymizmem i zawsze jest bardzo sympatyczne. Jestem pewna, że nie inaczej będzie dzisiaj, jak cię ładnie, Robercie, widzisz, w ciebie i florystów przywitałam. Robert Miłkowski, Stowarzyszenie Florystów Polskich. Witam cię serdecznie. Witaj, no, dzień dobry państwu. No i dzisiaj jeszcze będziemy rozmawiać o imprezie, która tym bardziej wywołuje uśmiech na twarzy, no bo porozmawiamy o tym, co działo się podczas naszej wspólnej imprezy, czyli stowarzyszenia, a także telewizji TVS, mianowicie o Dniu Dziecka, który świętowaliśmy już 31 maja. Tak. Mało tego, mieliśmy cudowną pogodę. Tak, naprawdę, to było rewelacyjne, że nam się ta pogoda udała. Świeciło Przyznam słońce. Szczerze, ja się tak bałam, że będzie padać, że to wszystko nam nie wyjdzie, a od samego rana naprawdę, naprawdę wszystko się udało i słońce było, i było ciepło, i dzieciaki szalały, no. Tak, odwiedziło nas ogromna ilość dzieciaków. Dzieciaki uczestniczyły w przeróżnych atrakcjach przygotowanych zarówno przez moich kolegów florystów i florystki, jak również przez Fundację TVS i naszych zaprzyjaźnionych partnerów. Także cały czas coś się działo. Mnóstwo ludzi, mnóstwo atrakcji. Ja myślę, że pewnie za chwilę coś zobaczymy, ale jakby to, co jest najważniejsze, przynajmniej jakby dla nas, był to moment, kiedy dzieciaki były zafascynowane również warsztatami florystycznymi, kwiatami, tym, co się działo. Była to niesamowita atrakcja, a w namiocie TVS można było zrobić przecież dywan kwiatowy, tak, tak. Myślę, że to też za chwileczkę będziemy mogli zobaczyć, ale zanim zobaczymy ten felieton, chciałam cię jeszcze zapytać, abyśmy powiedzieli o tym, że tak naprawdę najważniejsze w tym wszystkim było to, że zbieraliśmy pieniążki dla dzieci z Domu Dziecka w Gorzyczkach, no i trochę tych pieniędzy udało się zebrać. Tak. Przede wszystkim uda nam się zrealizować zamierzenie, projekt Wakacje Marzeń dla dzieci z Domu Dziecka w Gorzyczkach. No i myślę, że fundusze, które zebraliśmy, pozwolą ten projekt zrealizować, że te dzieciaki po prostu pojadą na te wymarzone wakacje. Część z nich, mam nadzieję, że wyjedzie za granicą, bo myślę, że na to pozwolą fundusze. No dobrze, w takim razie przestajemy teraz gadać. Czas, abyśmy zobaczyli, co działo się 31 maja w Turzy Śląskiej. Myślę, że to jest świetny pomysł. Festyn charytatywny, floryści, artyści, sportowcy dzieciom. Akcja przeznaczona na wakacje marzeń dla dzieciaków z Domu Dziecka w Gorzyczkach. Naprawdę impreza, która mam nadzieję wpisze się w kalendarz wielokrotnych wydarzeń i w ciągu wielu lat będzie powtarzana. Super! Wspólnie właśnie ze stowarzyszeniem Telewizja TVS zaprosiła dzieciaki z Domu Dziecka. Zamierzamy im umilić właśnie ten dzień. Będą zorganizowane licytacje, zamierzamy zebrać trochę pieniędzy. Wszystko po to, żeby dzieci z Domu Dziecka przyjemnie spędziły czas, nie tylko jeden dzień, wiadomo, że to nie jeden dzień w roku, ale w ten sposób chcemy pokazać, że wszystkie dzieci nasze są. Chciałabym serdecznie podziękować za to, że pomagacie nam i zrobiliście tą imprezę. No i świętujemy. O
oczywiście Adaś Giza. Miałam wielką przyjemność prowadzić razem z nim tę imprezę. Naprawdę było rewelacyjnie. I bardzo rewelacyjnie. I tobie, i Adamowi, jakby całej ekipie TVS tutaj, jakby wszystkim ludziom zaangażowanym w to, bardzo, bardzo dziękuję za pomoc, za to, że przyjechaliście, że udało nam się razem to zrobić. Dziękuję bardzo moim kolegom, koleżankom florystom, bo bez nich ta akcja by też się nie udała. Troszkę pracy włożyliście, to troszkę w takim cudzysłowie tutaj jest. Ale wiesz, jakby byli również sportowcy, byli artyści, tutaj jakby widzieliśmy Damiana Choleckiego, było mnóstwo innych osób, które jakby poświęciły swój czas. Kola Jula, Marcin Kindla, Grzegorz Poloczek. Poloczek, tak, oczywiście. Także naprawdę nie sposób jest wszystkich wymienić, ale bardzo, bardzo wszystkim dziękuję. I mam nadzieję, że tak jak tutaj powiedziała pani dyrektor TVS, że to będzie początek pewnego rodzaju akcji, którą będziemy cyklicznie powtarzać. Już w tej chwili rozpoczynamy organizację Dnia Dziecka w przyszłym roku. My będziemy z wami oczywiście i cieszy, że są osoby, które chcą pomagać i cieszy, że to wszystko może przebiegać w tak sympatycznej atmosferze. To chyba jest najważniejsze. Powiedz mi jeszcze tak szybciutko o tych warsztatach florystycznych, bo one cieszyły się niesamowitym powodzeniem. Wiesz, to tak dobrze wróży na przyszłość. Wiesz co, ja myślę, że jakby to, co jest najważniejsze, to to, żeby dzieciakom i młodym ludziom przekazywać to, że bez kwiatów trudno jest żyć i tak naprawdę to, o czym rozmawiamy wielokrotnie, że kwiaty najpiękniej przekazują emocje, mogą być fajnym momentem zabawy, ale również momentem edukacyjnym i tak jak mówimy, że jakby te dzieciaki, które do rodziców z tymi kwiatkami zasuwały, budziły uśmiech na twarzach matek i ojców, no po prostu rewelacja. Taka jedna z moich koleżanek, Ilona, pytała jednego z chłopaków na koniec, a co się tobie na tym festynie najbardziej podobało? Odpowiedziała tak pięknie po śląsku, nie wiem, czy ja tak potrafię powiedzieć, no te kwiatki. Także... ładne kwiatki, bym powiedziała, i o to chodzi. I to są te kwiatki też, Nino, dla ciebie, na twoje ręce, dla wszystkich tych, którzy, rzekłbym, włączyli się w organizację tego. Dziękuję bardzo, dziękuję oczywiście w imieniu nas wszystkich, którzy właśnie z wielką przyjemnością pomagają. I wiesz, że zawsze pomagamy i za to naprawdę bardzo dziękuję, bo bez takiej ogromnej ilości zaangażowania, dobrego serca, nie byłoby szans. A myślę, że dzieciaki, wszystkie, które odwiedziły ten festyn, zarówno dzieci z Domu Dziecka, jak i podopieczni fundacji, jak i również nasi goście, byli zadowoleni, że jakby tam naprawdę dużo rzeczy się działo i bez jakby pracy wszystkich ludzi zaangażowanych w to, tak by się nie podziało. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie jeszcze ciekawiej, jeszcze lepiej, jeszcze bardziej odjazdowo i pogoda będzie sugerowała. Najważniejsze są uśmiechy naszych milusińskich i to było. Zresztą mieliście Państwo okazję się przekonać. Bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za kwiaty. Obiecuję, że przekażę wszystkim zaangażowanym tak po jednym płatku. Dobrze może być? Wystarczy. A resztę zostanie dla mnie. Tak. Bardzo Ci dziękuję. Drodzy Państwo, już za chwileczkę nasi kolejni goście, no bo oczywiście nasz program się wcale nie kończy. Przypominam, jesteśmy także na Facebooku. Mam nadzieję, że komentujecie Wy z kolei tam, co dzieje się u nas w programie.